Ewangelia według świętego Jana, ta, która została napisana na samym końcu, chociaż imię ewangelisty tam się nie pojawia ani razu, ale tak jak wiemy, część tradycji właśnie to Janowi przypisuje tę Ewangelię. Janowi ewangeliści, Janowi apostołowi, określa go mianem umiłowanego ucznia. Ojcowie Kościoła mówią, zastanawiając się, dlaczego imię ewangelisty nigdy nie zostaje wymienione, tylko zawsze uczeń, którego Jezus miłował, czyli jakby taka dziura, taka lakuna, tłumaczą, czy mówią w taki sposób, że to jest właśnie miejsce na to, żeby każdy z czytelników pisał swoje imię. Ty, który czytasz Ewangelię, masz być umiłowanym uczniem. Masz tu wpisać swoje imię. Najbardziej chyba takie przejmujące jest świadectwo Orygenesa. Orygenes napisał pierwszy katolicki komentarz do świętego Jana. Zresztą, nawiasem mówiąc, Ewangelia Janowa była w ogóle pierwszą księgą Nowego Testamentu, do której powstał komentarz biblijny. Całościowy. Wprawdzie napisane przez gnostyka Herakleona, nie? I odpowiedzią na ten komentarz gnostycki jest właśnie komentarz Orygenesa, ale tak właśnie było. I Orygenes mówi tak, że pierwocinami wszystkich pism są Ewangelie. A pierwocinami Ewangelii jest Ewangelia świętego Jana. Ale, mówi dalej Orygenes, nikt jej nie zrozumie, jeśli tak jak Jan nie spoczął na piersi Pana i tak jak Jan pod krzyżem nie otrzymał od Jezusa Maryi za matkę. Te słowa są bardzo wyjątkowe, dlatego że Orygenes raczej nie jest osobą, która łatwo ulega wzruszeniu. Tak go zresztą potraktowało życie. Jak wiemy, jak miał te 17 lat, stracił ojca, musiał stanąć na czele swojej rodziny, więc jakby na pewno nie był osobą, która się łatwo rozczulała nad sobą. A jednak tutaj, kiedy o tym pisał, widać, że mu zadrżała ręka, czy też dyktował, bo on dyktował te komentarze swoje, to mu głos zadrżał chyba i właśnie w taki delikatny sposób napisał, co chyba świadczy o jakimś jego osobistym, ważnym doświadczeniu w tej materii. Dla nas z kolei w pewnym sensie jest to również wskazówka mówiąca o tym, że rozumienie tekstu Ewangelii jest bardzo ściśle związane nie tyle z postępem w naukach biblijnych, choć oczywiście to też jest niezwykle ważne, i to o wiele bardziej jest związane z tym, jak bardzo weszliśmy w zażyłość z samym Jezusem. Orygenes w tym swoim stwierdzeniu posługuje się dwoma obrazami. Na samym początku nie zrozumie nikt, kto tak jak Jan nie spoczął na piersi Pana. Możemy tę myśl pociągnąć dalej i dobrze wiemy, że chodzi po prostu tutaj o tajemnicę serca Jezusowego. Serca Jezusowego, które możemy sobie dopowiedzieć, jak mówi liturgia, uroczystości serca, jest zranione miłością do nas. I możemy tutaj dalej mówić, jest dla nieprawości naszych starte, aż do śmierci posłuszne, włócznią przebite. Czyli to wszystko, co wiąże się z tajemnicą wcielenia i odkupienia. No i święty Jan w to serce się wsłuchuje, zresztą tak jak wiemy, w swej Ewangelii jest świadkiem jego przebicia. Wypłynęła krew i woda.
I to, jak on w 19 rozdziale bardzo dużo uwagi poświęca tej tajemnicy, bo pamiętamy, że tam jest, że serce zostało przebite, wypłynęła krew i woda, zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. Jakoś bardzo ważne było to dla niego. Ten akt przebicia serca potwierdzający też śmierć, ale też tę wypływającą krew i wodę. I można sobie zrobić taką medytację właśnie na temat serca Jezusa, które z jednej strony daje się słyszeć, jest miejscem spoczynku. Człowiek kładzie na nim swoją głowę, koi swoje serce własne, skołatane, niespokojne. A z drugiej strony serce, które daje się przebić. Więc to jakby jest jedna myśl. I tutaj też oczywiście serce, które z jednej strony jest znakiem człowieczeństwa Jezusa, ale też serce, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, którym sobie Ojciec bardzo upodobał. A więc również tajemnica bóstwa Syna, równego Ojcu. Z drugiej strony w tej tajemnicy mamy mowę na temat tego właśnie, że trzeba stanąć pod krzyżem i otrzymać od Jezusa Maryję za matkę. I ta tajemnica jest jak gdyby i od tej strony nas zaskakująca, że często koncentrujemy się na postaci Maryi, zapominamy o postaci Jana w tej scenie. Ale skoro Jan zostaje synem Maryi, to dla Jezusa jest bratem. My mówimy bardzo często właśnie o duchowym macierzyństwie Maryi, to jest jakby ważne. Ale ten obraz mówi nam również o tym, że przez to stajemy się braćmi, siostrami Jezusa. Jak pamiętamy w tradycji synoptycznej, Jezus mówi, kto pełni wolę Ojca mojego, ten jest bratem, siostrą i matką. Więc Ewangelie synoptyczne wyrażają tę prawdę właśnie w taki sposób, przez pełnienie woli Bożej. Jan wyraża to w sposób taki bardziej duchowy, właśnie przez macierzyństwo duchowe Maryi. I to podaje nam jakby drugi wątek, że nikt nie zrozumie tej Ewangelii, jeśli nie będzie starał się ze wszystkich sił pełnić woli Bożej. Podstawą zrozumienia Pisma Świętego jest właśnie życie według woli Bożej. W momencie, kiedy człowiek stara się rozeznać, czego Bóg pragnie i potem ze wszystkich sił wypełnić to, czego Bóg pragnie, wówczas otwierają się przed nim tajemnice Pisma. Pismo do niego przemawia, dlatego że staje się człowiekiem duchowym. Orygenes w komentarzu do proroka Izajasza powiada, że nikt nie zrozumie proroka, domyślnie właśnie Izajasza, jeśli nie będzie go czytał w tym samym duchu, pod którego tchnieniem Izajasz pisał. I w ten sposób sam akt czytania Pisma Świętego zostaje zrównany niejako z aktem jego tworzenia. Pod tchnieniem tego samego ducha ja odczytuję, pod którego tchnieniem pisał prorok. I wówczas to Słowo Boże nagle ożywa. Nie? Możemy sobie tutaj przypomnieć i jakby zrozumieć, też można przemedytować, taki obraz właśnie czytania Słowa Bożego, które nagle ożywa, pewną taką metaforę, jeśli sięgniemy po 37 rozdział proroka Ezechiela.
Jak Ezechiel staje nad doliną pełną kości. Ale w momencie, kiedy przyzywa ducha, duch tchnie po tych pobitych, kości zaczynają się zbiegać do siebie z trzaskiem, zrastać, pokrywają się ciałem, ścięgnami. I potem wieje duch i oni wstają, ożywają i stają się armią niezwyciężoną. To jest w pewnym sensie obraz właśnie lektury Biblii, która dokonuje się pod tchnieniem ducha. W naszej benedyktyńskiej tradycji nosi to mianę Lectio Divina. Co możemy powiedzieć o samym świętym Janie, który tę Ewangelię napisał? Na samym początku mówimy sobie o nim, że właśnie umiłowany uczeń, ten, który zapisał wiekopomne słowa, że Bóg jest miłością. A zatem tak jakby się wydawało osoba, do której nam bardzo, bardzo daleko. Z drugiej strony, tak jak wiemy, był określany mianem syna gromu. Święty Łukasz w 9 rozdziale opisuje, jak wędrowali przez Samarię i Jakub z Janem chcieli spuścić na Samarytan deszcz z nieba, ognia, za to, że nie przyjęli Jezusa, który zdążył do Jerozolimy. Więc aby na takiego łagodnego Jana słabo to pasuje. Jezus zabrania mu, zabrania im Jakubowi i Janowi, właśnie synom gromu. I to pewnie zabrania im dlatego, bo gdyby się pomodlili, to tak by się właśnie stało. Że byłaby tam nowa Sodoma, która by spłonęła z deszczu siarki i ognia. Ale Jezus im zabrania. Z drugiej strony, chociażby na przykład w rozdziale 20 Mateusza mamy ten moment, kiedy Jan jakby z Jakubem są promowani przez własną matkę. To jest też ciekawe, dlatego że Ewangelie synoptyczne powiadają, że zostawili ojca swego Zebedeusza i poszli za Jezusem, ale matka poszła za synami. No, czyli ojciec został pilnować interesu, dalej łowił ryby, ale matka chodziła za synami, za Panem Jezusem. No i próbowała im załatwić miejsce po prawej i lewej stronie. Nie? Właśnie wszyscy myślą o Jakubie, Janie, o matce, natomiast nikt nie współczuje ojcu, który został sam zupełnie jak palec. Więc matka próbuje to załatwić synom swoim. Często myślę o tym momencie właśnie, jak Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. Po miejscu stronie prawej i lewej. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Oni oczywiście możemy, a Jezus mówi, że to miejsce dostanie się tym, który ojciec je przygotował. A oczywiście tymi, którzy będą po lewej i prawej stronie, są dwaj łotrowie, a nie Jakub i Jan, bo oni będą krzyżowani po jego prawej i lewej stronie. Nie Jakub i Jan. Więc ludzie tacy bardzo pełni sprzeczności. Zresztą jak potem wiemy, Jakub i Jan razem z Piotrem są w tej grupie jeszcze, która jest najbliżej Pana Jezusa, bo są świadkami wskrzeszenia córki Jaira, są świadkami przemienienia, są świadkami konania w Ogrójcu. I zawsze można odnieść wrażenie takie, że Pan Jezus chciał ich doprowadzić właśnie w trójkę do samego końca, aż pod tajemnicę krzyża, ale w Ogrójcu się wykruszył Jakub, uciekł. Na dziedzińcu arcykapłana się wykruszył Piotr i pod krzyż dotarł tylko Jan. I być może dlatego właśnie Jakub zginął jako pierwszy, tak jak świadczy o tym Dzieje Apostolskie, został ścięty na rozkaz Heroda. To jest w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, jako pierwszy. Pierwszy uciekł, więc pierwszy poniósł męczeństwo. Piotr, który właśnie panicznie bał się krzyża, ostatecznie zostaje ukrzyżowany do góry nogami, a Jan, który wytrwał do końca, czyli jako ten krzyż w duszę przyjął, umarł we własnym łóżku, jako jedyny z całej trójki. Kiedy Jan mówi,
to wam zaświadczamy, co widzieliśmy, to na samym początku, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. I zawsze, kiedy myślę o tym zdaniu, czego dotykały nasze ręce, to przychodzi mi na myśl, że Jan tutaj ma przed oczyma scenę, kiedy zdejmował ciało Jezusa z krzyża i kiedy je składał do grobu. Bo całkiem możliwe, że właśnie on to zrobił. Stajemy zatem wobec takiego świadka wiary, który dzieli się z nami Ewangelią. To tyle, jeśli chodzi o autora. Wiadomo, że o świętym Janie można mówić jeszcze dużo więcej, ale żebyśmy zobaczyli właśnie go w różnych takich odsłonach, kontekstach, że nie jest taką jednoznaczną osobą, jednoznaczną postacią. Dobrze też, żebyśmy przemyśleli sobie, przemedytowali samo znaczenie słowa Ewangelia. Nie, rekolekcje to jest też taki moment, taki czas, taka chwila, kiedy mamy okazję, żeby przemyśleć sprawy utarte, poddać je w wątpliwość. Skąd wiemy to, co wiemy? Czy na pewno rozumiemy to dobrze? Orygenes w swoim komentarzu do Ewangelii świętego Jana powiada tak, że ewangeliści nie mieli za zadanie dokładne opowiadanie o tym, w jaki sposób Jezus się urodził, w jaki sposób wskrzeszał gnijące ciała, tu oczywiście chodzi o Łazarza, czy w jaki sposób rozmnożył chleb na pustyni. Tylko Orygenes powiada, podstawowym zadaniem ewangelistów było mówienie i zachęcanie do wiary w Jezusa. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Zachęcanie do wiary w Jezusa. I stąd wyciąga Orygenes wniosek, że Ewangelią jest całe Pismo Święte. Od czasu, kiedy Jezus przyszedł na świat. Dlatego, że Stary Testament odczytywany w kluczu Nowego Jezusa zapowiada, a zatem zachęca do wiary w Niego, do oczekiwania na Jego przyjście w naszym kontekście. Ewangelie opowiadają o Jego ziemskim życiu, a listy apostolskie pomagają nam to życie zrozumieć. A zatem całe Pismo mówi o Jezusie. A więc Orygenes powiada, całe Pismo jest Ewangelią. Musimy też pamiętać o tym, że kiedy on to mówił, to tak to słyszał, że całe Pismo jest dobrą nowiną. Warto też pomyśleć o tym, że ojcowie w taki sam sposób rozumieli chociażby Psałterz. Rozumieli go jako streszczenie Pisma Świętego i w wielu tekstach, w wielu momentach mówili, że Psałterz jest głosem Syna do Ojca. I my, celebrując liturgię godzin, jakby włączamy się w ten dialog, który toczy się w łonie Trójcy. Dajemy nasz głos Synowi, który woła do Ojca o zbawienie całego świata.